koncertem Prolog rozpoczął się drugi Międzynarodowy Festiwal Dębickie Korzenie Krzysztof Pendereckie in Memoriam. Artyści związani z mistrzem Pendereckim wystąpili w auli Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy. Organizatorem wydarzenia jest miasto Dębica. To na prośbę mieszkańców, na prośbę tutaj pani dyrektor, chcieliśmy uczcić to, że Krzysztof Penderecki pochodził z Dębicy, to, że tutaj tworzył, to, że szkoła jest nazwana też imieniem Krzysztofa Pendereckiego. Chcieliśmy stworzyć taki żywy obraz. Żywy obraz najlepiej przez festiwal i to też się teraz dzieje. Mamy drugi, myślę, że w kolejnych latach będą kolejne. Festiwal Dębickie Korzenie Krzysztof Penderecki in Memoriam ma rangę międzynarodową. Dzisiaj inaugurujemy drugą edycję Międzynarodowego Festiwalu Dębickie Korzenie Krzysztof Penderecki i Memoriam. Festiwalu w roku szczególnym, w roku 90. rocznicy urodzin Krzysztofa Pendereckiego, wybitnego dębiczanina, wielkiego kompozytora światowej sławy, dyrygenta, pedagoga muzycznego. Ale dzisiaj jest także szczególna okoliczność, bowiem świętujemy także jubileusz 20. rocznicy nadania Szkole Muzycznej w Dębicy imienia profesora Krzysztofa Pendereckiego, a była to pierwsza placówka na świecie, która otrzymała imię naszego wybitnego kompozytora. Podczas inauguracji festiwalu wystąpili Piotr Lato, klarnecista, Jacek Muzyk, wirtuoz waltorni, Wojciech Koprowski, solista i kameralista, Łukasz Syrnicki, altowiolista, Jan Kalinowski, wiolonczelista oraz pianista, Marek Szlezer. Dzisiaj wyjątkowy koncert w naszej szkole muzycznej. Rozpoczynamy drugi międzynarodowy festiwal Dębickie Korzenie w roku 90. urodzin profesora Krzysztofa Pendereckiego. Wysłuchamy muzyków, którzy związani byli z profesorem. Takim wyjątkowym utworem będzie sekstet. Sekstet, który nawiązuje do muzyki żydowskiej. Profesor wielokrotnie wspominał, powracając do Dębicy, że słyszał tą muzykę, kiedy mieszkał w rodzinnym mieście w Dębicy. Wówczas, kiedy profesor był dzieckiem, w Dębicy istniały dwie bożnice, staromiejska i nowomiejska, i ta muzyka na zawsze pozostała w jego pamięci. Na pierwszym koncercie festiwalowym pojawiła się także Danuta Peleman, która jest żoną Alfrida Pelemana z Belgii. Alfred, podobnie jak profesor Krzysztof Penderecki, są honorowymi obywatelami miasta Dębicy. Słucham muzyki poważnej. Penderecki dla mnie nie jest z wszystkimi utworami łatwy do zrozumienia, ale ma bardzo dużo pięknych utworów, których bardzo chętnie słucham. I Dębickie Korzenie są na pewno właśnie takim koncertem, jednym z koncertów, gdzie będę mogła usłyszeć więcej jego utworów. Podczas koncertu usłyszeliśmy m.in. kwartet na klarnet i trio smyczkowe, Per salva na violoncelle solo, Capriccio per Rodovan na waltornie solo, 3 miniatury na klarnet i fortepian oraz sextet na klarnet, waltornie, skrzypce, altówkę, violoncelle i fortepian.